drodzy, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zabiorę moje pieski do szkoły. A raczej szkoła przyjdzie do nich, bo przyjdzie do nas dzisiaj pani specjalistka, która pomoże mi nauczyć moje pieski różnych sztuczek. Kupiłam też im, zobaczcie, takie okramaciki. Bo jak się idzie do szkoły, to trzeba mieć odpowiedni tutaj ubiór, odpowiedni mundurek. Jeśli chcielibyście wasze pieski zaprosić też na taką lekcję, to wszystkie dane kontaktowe zostawiam wam w opisie. Pani prowadzi też psi hotel, więc jeśli jesteście z okolic Warszawy, to bardzo serdecznie polecam. A my już przechodzimy do nauki. Więc tak, zacznijmy sobie od susła. Aha. Pies siedzi, że tak powiem, na tyłku i prosi, można powiedzieć, nie? Dajesz takie psiakowi do wylizania czy do wygryzania smaczek i naprowadzasz go, zobacz, tak, to jest smaczkiem delikatnie do góry i do tyłu jednocześnie, tak żeby pies usiadł, zobacz, ale tak... Tymczasem mój pies. Musisz to niżej robić. Musisz jakby sterować ręką ze smaczkiem psem. Jak usiadła chwileczka, to bardzo powolutku podnoszę, wiesz, smaczek. Daję jej, wiesz, wygryzać i nie robię tego za szybko. O, super! Nawet jeżeli ona się, wiesz, uniesie, to i tak ją nagradzam, bo jakby nagradzam za małe kroczki, a nie już, wiesz, za sam efekt docelowy. Pajka w ogóle nie chce usiąść. O, brawo! Przez sekundę było. Teraz już jak wstaje, to już jej nie daje nagrody, nie? Siad! Super, zobacz, dobry piesek. Zobacz, udało się. O jejciu! Pięknie! Lunik, dobry pies. Tak, Lileczko, brawo. Kula, siad, siad, siad. To Bajce się przypomniało. Zobacz, Lilka już. Liluniek, piękny piesuniek. Bajka, siad. O, brawo, zobacz na Lilunię. Pięknie, Lilunia. Lilka, super pies, tak. Bajka już tak sobie dobrze przypomniała, siad, że teraz nawet nie chce tego smaczka, tylko siedzi. Siad. Dobry pies. Brawo. Chodź, sobie. Siad. Dobry pies. I teraz trzeba zrobić przerwę, wiesz? Siad. Super. Jak masz tak jak u Bajki, ona usiadła, siad i podniosła tylko jedną łapkę, to też to nagradzam. Okej. Okay. Dawaj, dawaj. O, super! Chodź. Siad. Dobry pies. Iluś już pięknie wychodzi, zobaczcie. Jeżeli chcesz się rzeczywiście tego sesła nauczyć, to dopiero po kilku powtórzeniach, jak jej wyjdzie ta pozycja, to dopiero zacznij nazywać, okej? Okay. Okay? Dobra. Nie. Siad. Dobry piesek! Bardzo ładny, Liluniu! Dobry pies! Brawo! Bajka, siad! Dobry pies, proszę. I z czasem, jak ona już, wiesz, zacznie kumać, o co chodzi w tym ćwiczeniu, to możesz, właśnie jak zaczniesz nazywać, to pewnie po którymś powtórzeniu też będziesz mogła powoli odrywać rękę, tak żeby ona, wiesz, jakby już siedziała tu sama. Tak, tylko że właśnie trzeba doprowadzić do tego, że jak teraz ją karmisz, to żeby ona siedziała prosto i się nie pochylała, nie? Okej. Okay. Komendę z suseł mamy już tak zapoczątkowaną, a teraz pouczymy się drugiej komendy i będzie to komenda taka, że pieski nam się będą kłaniać. Więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Druga komenda w toku. Tutaj masz po prostu bardzo prosto. Pychasz tak między łapki. Okej. Okay. Dobra. Brawo. Dobry pies, bardzo ładnie. Super. Bardzo ładnie, Bajkusia. Dobry pies. Super, tak? To zobacz, jaka jest różnica w tym, że jedna lepiej jedno ćwiczenie załapała, a druga drugie. Taką Lilusi było łatwiej w tamtym, bo ona już umiała siad i ogólnie chyba jest obyta bardziej ze sztuczkami, a to jest taka chyba bardziej naturalna pozycja i Lilu nie już kombinuje, o co chodzi. Dobry pies. Dobry pies. Ale ładnie się ukłoń. Ukłon! Super, Lilunia! Pięknie! Super! Pięknie! Można sobie nogą właśnie pomóc w ten sposób, nie? Lilunia! Ta pozycja ukłon przypomina tą pozycję z jogi właśnie na, tak, na pierwka. Prawda? No. W ten sposób też można nauczyć psa czołgać się. O kurczę! No, czołganie się to też pod... pod nogą. Nogą. Tak. Super pięknie. Dobry piesek! Bajkulka! Super Bajka, brawo! Dobry piesek, Bajkula! Bardzo ładny! Najlepiej też, jakbyś wcelowała czasowo z daniem jej smaczka wtedy, kiedy ona jest jeszcze w pozycji. Okej, okay, dobra.
Ty się nie siłuj ze mną, tylko chodź. Już jedna noga. Dobry pies! O, super bajka! Dobry piesek, bardzo ładnie! Dobra, ty też jesteś super pies. Mamy jeszcze hula hop. Przechodzimy do trzeciej sztuczki. Spróbujemy nauczyć przeskakiwać pieski przez hula hop. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej efektowna sztuczka i taka, którą warto będzie pokazywać na przykład rodzinie i bliskim, żeby pokazać, jak pieski potrafią się pięknie popisywać. Zobaczymy, czy psiaki się tego boją. Boicie się, czy nie? Jeżeli się boją, to możesz połóż najpierw. Dobry bajka, dobry pies. Chodź do mojej pracy. Tak, i na początku właśnie nisko ustawiasz. Lilka się boi, wyraźnie. Jak masz psiaka, który się boi czegoś takiego... Nie ty! Chodź. To kładziesz taką nową dla psa rzecz na podłodze i dajesz mu się po prostu z nią zapoznać. No, ale przejdź! Dobry pies! Z ciekawostek, psy rzadko kiedy wiedzą, że mają tylne łapy. Serio? Tak, dlatego jak na przykład uczą się przetargać przez przeszkody i tak dalej, to warto jest jakby psy uświadomić, że mają te tylne łapy. Właśnie na przykład ucząc chodzić do tyłu, natomiast nie wiem, czy one będą chciały. Na razie nisko to kółeczko ustawiasz. I powolutku, delikatnie coraz wyżej, nie? Lileczka się widocznie boi tego kółka. Możesz na razie po prostu ją pooswajać. O, brawo, Lilka! Dobry pies! Bardzo ładnie! No to nie było ładne, Baja, akurat. Dobry pies! A zobaczymy, czy będą dziewczyny chciały chodzić tak powiem, w tył. Poćwiczymy z dziewczynami chodzenie w tył. Lila siada? Tak, właśnie widzę. To wiesz, to żeby ci nie siadała? O, właśnie. To dobry musisz troszeczkę bardziej się schylić. Chodź, super! Brawo! To jest bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, jak masz właśnie kilka psów w domu i wszystkie stoją w kupie, bo chcą wszystkie od razu wyjść na dwór, to mówisz właśnie cofaj, więc wszystkie patrzą na ciebie jak na naprawdę zimnego drania, co ty im robisz, ale idą do tyłu. Ale to jest fajne też na przykład, jak my dajemy jedzenie i jedna zakrada się do jedzonka drugiej, to też jest przydatne, żeby powiedzieć cofaj i ona się cofnie wtedy. Cofaj. Brawo! Ale obie chcą chodzić do tyłu. Jakby nie sprawia. Teraz od razu ci pokażę wyższy poziom tego ćwiczenia i generalnie wyższy poziom każdego ćwiczenia. To jest to, że masz taką rękę już bez smaku łyka pustą i robisz gest. Cofaj. I natychmiast nadradzasz. Tylko zobacz, nie z drugiej ręki, a dokładasz do tej ręki, którą prowadziłeś. Cofaj. Bajka. Dobry pies. Dobry pies! Cofaj! Zapadł się! Brawo! Dobry piesek! Bardzo ładny! Tu masz konieczkę, bulika! Chodź! Cofaj! Cofaj! Dobrze idzie! Dobry pies! Pieski! Piąteczka! No tak, to jest siat akurat, bajkula! Dobra, moi drodzy, naszą następną sztuczką będzie slalom. Moje pieski ogólnie bardzo dobrze sobie radzą. Myślę, że byłyby w szkole wzorowymi uczniami. Spróbujemy jeszcze zrobić slalom i już im damy potem spokój, żeby sobie troszkę odpoczęły. Przygotowuję sobie żarcie. Robi takie jeden krok, tylko że mam dwa pieski. Ale po prostu za ręką ją przeprowadzam. I tak krok i potem ona przechodzi, tak? Tak. Super. Dobry pies! Super! Dobry pies! Chodź! Lilka! Dobry pies, idź tam, Lila! Teraz ty dołączasz? Dawaj. Dobry pies! Super! Chodź! Dobry pies! Dobra gimnastyka dla człowieka. Tak, no ja już się zmęczyłam! No, dobry piesek! Go!
dobrze sobie poradziłyście w szkole. Jestem z was dumna, prymuski moje. Proszę bardzo. A teraz idziemy na przerwę, bo są wakacje. Moje pieski miały dzisiaj naprawdę porządną szkołę. Nauczyły się aż 4 sztuczek. Niektóre szły im lepiej, niektóre gorzej, ale czasem niektóre rzeczy idą nam łatwiej, niektóre trudniej. Pięknie ci poszło dzisiaj w szkole. Pani jest z ciebie dumna. Ja wam dziękuję za oglądanie, przysyłam buziaczki. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków, gdzie moje pieski uczą się jakichś nowych umiejętności, to zostawiajcie łapeczkę w górę. Do zobaczenia!